Druga kolejka Meblostyl Ligi Halowej za nami. Podobnie jak w ubiegłym roku, wyłoniła się trójka liderów. Meblostyl, hoptopart.pl oraz Tomato. Tuż za nimi grupa pościgowa. O ile nie dziwi wysoka pozycja Tornada i Opmetu, to z pewnością zaskoczeniem jest ekipa Amelinium, w poprzednich latach outsidera ligi. Tuż za nimi spora grupa solidnych średniaków. Jest to o tyle pocieszające, że w większości spotkań gwarantuje wyrównaną walkę. Zresztą w tegorocznej edycji najlepiej świadczy o tym fakt, aż 3 remisów w zaledwie 2 kolejkach. Zestawienie ligowych średniaków pokrywa się mniej więcej z ubiegłorocznym. Zaskoczeniem in minus jest słaba postawa Kamienia i Urzędu Miasta oraz fatalny start najmłodszej ekipy MLH Atletico. Szykuje się także ostra rywalizacja o miano najskuteczniejszego strzelca. Kamil Adamów, Tomato, Adam Samosionek, hoptopart.pl, Ernest Szymczak i Radosław Rakuciński, obaj Meblostyl, to na tę chwilę najlepsi snajperzy. Dwie kolejki to także 5 czerwonych kartek. Cieszy liczna grupa kibiców i emocje sympatyków poszczególnych teamów. A już w najbliższą środę hitowe spotkanie pomiędzy liderem i wiceliderem. Meblostyl kontra hoptopart.pl. Więcej informacji na temat Meblostyl Ligi Halowej na stronie internetowej Krośnieńskiego Osiru.